Witam Państwa, mili Państwo serdecznie w kolejnym odcinku z Majki Kultury nad Bałtyckim Centrum Kultury, którego chętnie śledziłem. Dzisiaj jesteśmy w Delikatesa Oliwka na Zaspie, przy lotnisku na Alei Jana Pawła, żeby porozmawiać o kuchni tureckiej. Ja się nazywam Bilal Satıcı, jestem przewodnikiem turystycznym, jestem gdańszczaninem z Turcji. Ja urodziłem się w mieście Konya, studiowałem się w Istambule, a w Gdańsku mieszkam od 11 lat. Mam tu rodzinę. Oprócz codziennej pracy chętnie przedstawiam kulturę tureckiej, kuchnię tureckiej jako przedstawiciel turecki Stowarzyszenia Türkpol, jako radny Gdańskiej Rady Migrantów i Migrantek. I dzisiaj będziemy rozmawiać o kuchni tureckiej i będziemy piec börek, zaparzyć herbatę. Tak jak mówiłem, pochodzę z Turcji, tam gdzie kuchnia jest bogata. Kuchnia turecka składa się z inspiracji różnych kultur. Z perskiej, z arabskiej, z ormiańskiej. I na terenie dzisiejszej Turcji każdy region ma swoje typowe potrawy, typowe nawyki i kulturę gotowania. Na przykład na wschodzie się je więcej miejsce, więcej jagnięciny jest, więcej tłuste potrawy. W środkowej części Turcji, z którego pochodzę, Konya, Ankara i tak dalej, tam są bardziej więcej mączne potrawy. Na zachodzie Turcji, czyli w regionie Morza Egejskiej, mniej mięsa, więcej roślin na przykład. W regionie nad Morzem Czarnym więcej ryb. Kuchnia turecka jest jeden z najbogatszych kuchni świata, ale nie jest tak porządnie promowany jak francuski, włoski albo nawet grecki. Na przykład w Turcji jest więcej niż 150 rodzajów sera. Kto o tym wie? Tylko my. Ale dzisiaj my dla Państwa będziemy piec börek. Börek jest, może być na śniadanie rano, może być po południu do herbaty. Z tych cienkich ciast robi się albo börek, czyli ciasto na wytrawne, albo desery, czyli baklava, albo inne podobne. Tak, skoro mowa o deserach, w Turcji je się słodko. Desery w Turcji są słodsze niż desery w Europie. I deser w Bliskim Wschodzie jest jeszcze słodszy niż w Turcji. Między innymi najbardziej popularny deser turecki, podkreślam turecki, jest baklava. Najlepiej robione w mieście Gaziantep, czyli tam, gdzie najwięcej można znaleźć, fistacje. Przyrządzane najlepszą baklawę z ciasta filo, prawie przejrzyste, cienkie ciasta, smarowane masłem, najlepiej masłem klarowanym i posypane fistacjami albo orzechami włoskimi. I na koniec jest słodzony syrupem cukrowym. Tak, nie miodem, bo grecka baklawa jest schłodzony miodem. Tak, taka jest różnica. Baklawa mamy, tutaj mam akurat taki trójkąt. Baklawa tradycyjnie się je rękami, dlatego że jest małą. Mały kawałka się podaje i ciężko ugryźć widelce. Można oczywiście według zasady tak, savoir vivre, ale według tureckiej zasady tradycyjnie baklava się trzyma, odwraca się do góry nogami, żeby nie stracić syrup cukrowy, to co jest na dole. I mamy już. Dlatego, że jest mały kwadratowy kawałka w jednym kęsie już po niej. Do baklawy najlepiej herbata albo, jak ktoś woli, kawa po turecku w takim małym filiżance, którą po wypiciu można wykorzystać do wróżby. Można wróżyć z fuców kawy. Jak już pijemy, zostaje nam fucy, odkładamy podstawkę, odwracamy się i odciekamy. I najlepiej zostawić na
filiżance metalowy, taki klejnot tej osoby, żeby kształciło los tej osoby. Dzisiaj będziemy piec i przyrządzać berek, więc zapraszam do środka naszego lokalu, cukierni, sklepu Delikatessen Oliwka i razem przygotujemy berek i pieczemy. Przejdźmy się, drodzy Państwo, więc do przyrządzania berek. Mamy tutaj składniki gotowe. Najważniejszy składnik to jówka. Jówka to taki ciasto z mąki, wody i soli, takie proste ciasto. Grubsze niż ciasto filo. Ciasto filo też można używać do berek, ale przede wszystkim do baklawy. Mamy ciasto jówka, która jest gotowa, schodzona i my to ciasto kupujemy tutaj w Delikatessa Oliwka, to nazywamy taka nasza mała Turcja, bo chcemy wykorzystać tego czasu na wałkowanie ciasta na przyjemności, na kosztowanie berek razem z herbatą. Berek, tak jak mówiłem, drodzy Państwo, ma w słowie zaginanie, czyli zagiąć czegoś. Tutaj my od ósmego wieku na terenie dzisiejszej Mongolii, tej najstarszej Turcji, zaginęli ciasto z farszem. To może być serem białym, to może być ziemniakami, to może być mięsem albo szpinakiem, nawet ciasto zaginamy i pieczymy. I od tego pochodzi słowa burek, bo burmak, czasownik jest burmak, zagiąć. Tak, dlatego na Bałkanach Państwo spotykacie te danie burek. My w Turcji nazywamy berek, bo to jest taka wersja w współczesnym tureckim języku. Albo można takie cigary robić, tak jakby sajgonki, z farszem podobnym. I na to mamy taki obcinany, ten sam berek, czyli jówka, na to mamy obcinany w kształcie trójkąt. Z tego można robić taki tak nazywany cigara berek, czyli cygary. Tak, my mamy tutaj ciasto, ale oczywiście zaczynamy od farszu, żeby farsz był gotowy. Nawet dzień wcześniej też można zrobić farsz. Wcześniej też można robić i zamrozić farsz, jeśli za dużo robimy. Dzisiaj robimy berek z serem białym, beyaz peynir. Mamy tutaj beyaz peynir, może być to feta, może być to, ale musi być słony, albo trzeba solić. Może to być w polskich warunkach twaróg półtłusty, krajanka, bo krajanka jest chuda. Ja to używam, mieszam z fetą, albo jeśli mam turecki beyaz peynir. To może być z krowi, z kozi. I do tego pietruszka. Pietruszka jest bardzo ważnym elementem kuchni tureckiej. No tutaj delikatnie. Pietruszkę kroimy wedle życzenia na drobne albo na duże kawałki. I będziemy mieszać z serem. Dlatego jest ser biały turecki, jest solony. No prawie wszystkie sery tureckie są solone. Nie będziemy solić. Jeszcze troszkę pietruszki, żeby nie było za dużo, żeby nie było za mało. Ile pietruszki? Jeśli pęczek jest duży, no to pół pęczka pietruszki. Jeśli jest za mały, w takich sieciowych, z tych sieciowych marketów, no to jeden cały. Tak? I ja przygotuję zawsze bez łodygi. Z łodygi niekoniecznie trzeba rzucać, można z tego herbatę robić. I mamy ser. Ser najlepiej, dlatego że czyste ręce są czystsze niż rękawicy. Ja używam swoje czyste ręce. I najlepiej ja zetrę, żeby było w małych kawałkach. Można to kroić też. No, to jest tłusty, 60%
60% tłuszczu ma, dlatego jest miękki. My to tak posiekamy, tak jakby. To jest biały ser z mleka krowi. To może być feta, to może być twaróg, jeśli macie akurat twaróg w domu, ale lepiej chudy. I jeśli twaróg, to trzeba dosolić. Ja mam taki nóż, akurat to jest prezent mojego kolegi, nóż do krojenia börek i warzyw i sałaty. Mamy tutaj odkładam na bok, tutaj farsz. Ile sera? Jeśli twaróg krajanka, to jeden cały duży opakowania. Jeśli feta, to tak 300 gram. Można börek piec z mięsem mielonym, podsmażonym tak delikatnie, nie do końca, i cebulą oczywiście. Mięso mielone wedle uznania i podsmażone razem z cebulą, albo starte ziemniaki razem z mięsem mielonym. Albo szpinak razem z fetą, tak jak w Grecji się robi. Tak. W Grecji głównie przygotuje się takie dania. Dobrze, że nie nazywałem börek, ale się nazywa szpinakopita chyba. Szpinakiem i serem. Dobrze. Farsz mamy gotowy, niesolony, bo ser biały turecki jest już słony. Jak już mamy farsz gotowy, przypomnę Państwu tylko inne składniki, tak znajdziecie składniki w opisie. Do farszu mówiliśmy ser albo mięso mielone, wołowy, podsmażane cebulą. Mamy tu farsz gotowy. 3 jajek, z czego jedno będzie nam potrzebne do robienia sosu, żeby zmoczyć jówka. I dwóch jajek nam potrzebny, żeby smarować na sam koniec ciasto börek przed pieczeniem. Szklanka mleka, szklanka wody, ale najlepiej wody gazowane. Tu mamy soda sodowa i sól, szczypta soli, szczypta pieprzu i tak jak mówiłem, jedno jajko do sosu. Taki sos nam potrzebny, bo nasza jówka jest wcześniej przygotowana, schłodzona i nie jest wałkowana świeżo, przed chwilą. Żeby uzyskać taki efekt, potrzebny nam taki sos. W czasie pieczenia będziemy smarować sosem i na koniec będzie nam potrzebny przed pieczeniem do dekorowania sezam i czarnuszka. Sezam i czarnuszka nam potrzebne. Albo sama czarnuszka, tak? Albo bez. To wedle uznania. My akurat czarnuszka i sezam można znaleźć, ale tutaj w sklepie też mamy przyprawy. Teraz przejdźmy do sosu. Mamy szklankę mleka. I woda gazowana. Dlaczego gazowana? W czasie robienia bułeczki tureckie też potrzebna nam woda gazowana, żeby wyszły płótna. Żebyśmy mieli taki efekt. Mam mniej więcej szklanka. Nie będziemy używać. O! Widzicie Państwo pianę. Ta piana nam pomoże, żeby ciasto było miękkie i płótne. Trochę soli. Trochę pieprzu czarnego i jedno jajko. Jedno jajko oczywiście pomoże nam sklejać składniki.
Niektórych przepisach można jogurt też dodać. Taki jogurt grecki, taki niegorzki. Mamy tutaj sos gotowy. Teraz, drodzy Państwo, musimy przygotować stanowisko. Musi być odpowiednie miejsca, przynajmniej metr, żebyśmy mogli ciasto po kolei wyjąć, zmoczyć za pomocą tego urządzenia i potem układać na tacy, na papier, najlepiej na papierze do pieczenia, żeby było gotowe do pieczenia w piekarniku. W tych opakowania są cztery jówka, więc dwie z nich używamy pod farszem, dwie z nich reszta używamy na farszu, żeby farsz było dokładnie pomiędzy warstwami. No więc możemy zacząć. Wyciągniemy ciasta, ale musimy uważać, żeby nie wyschły w czasie robienia. Ciasto otworzymy Państwu. Tu są cztery. I bardzo miękkie, akurat tak świeże, niedawno robione. Dwie z nich używamy. Pierwsza warstwa wkładamy i tylko na jednej stronie smarujemy sosa, żeby nie było zbyt miękkie, tak, żeby było chrupiące na zewnątrz, na samej górze i na dole. Piana jest. Znaczy będzie miękka. No i do warstwa weźmiemy takie losowe warstwa, żeby po prostu zakryć całe powierzchnię każdej warstwy. No trochę się bawimy tutaj z układaniem. Można powiedzieć tetrica. Wszystko, żeby ułożyć całą powierzchnię i można przy okazji sobie przypominać zasady geometryczne. Tu sobie ułożyć do kąta, tak losowo, żeby było różne warstwy. Dobrze, pierwsza warstwa mamy smarowane delikatnie, bo rozejdzie się sos. I przejdźmy na drugi od razu. Mamy cztery ciasta jówka, więc jest proste. Sobie można kalkulować. Połowa pod farszem, połowa na farszu. Dobrze. O, akurat mamy tak. Idealnie. Smarujemy każdą warstwę. Starczy na jednej stronie, bo jak układamy następną warstwę, z dolnej strony chłonie ten sos, więc będzie obydwie. Najważniejsza zasada zrobienie byrek albo baklawa z gotowym ciastem filo, żeby szybko układać ciasta, bo wyschnie. Ciasto filo bardzo szybko wyschnie. Akurat takie danie, jeśli ciasto już gotowe, czyli po męczącym procesie, jesteśmy już, można robić razem z dziećmi. No to jest taka zabawa dla nich, układania, smarowania i przy okazji dzieci będą nauczyć, a dla nas, dla osób, które pochodzą z tych regionów, z tych części świata, tam gdzie börek się je, börek się przygotuje dla gości, na śniadanie, do herbaty. To jest taka wspólna zabawa i przy okazji czas wspólnie spędzony i dzieci przy tym okazji nie zapominają swoje korzenie tożsamości. Mamy chyba dwa już za sobą.
mało smarujemy tą warstwę tam, gdzie będzie farsz, bo biały ser przy pieczeniu się zmniejsza i ciasto będzie mokre od sera. Naraz. Pierwsza połowa ciasta mamy gotowe, smarowane. Teraz jest farsz. Farsz będziemy układać na całej powierzchni. Jak już mamy pierwszą połowę, burek gotowy. Ciężko mi się odmienić słowo burek, bo to jest tureckie słowo, ale jak Państwo uważacie, że trzeba, możecie sobie odmienić. Burek, burka. Dołożymy sobie farsz. Tak jak chcemy, tyle ile chcemy. Układamy, jeśli mięso będzie naszym farszem, my musimy delikatnie podsmażyć, nie do końca, żeby nie było suche. Mięso musi być soczyste, jak już burek się piecze. Mamy mało warstwy, ale ten burek robimy z jednego opakowania. Można dwa opakowania używać, nie jest drogo. Jedno opakowanie pod farszem, drugie opakowanie na farsz. Teraz wkładamy kolejną warstwę. Jak już wiemy, jak mniej więcej wygląda składniki, to będziemy sobie grać Tetrisa. Trochę tutaj, jeśli mamy prostokąt tutaj. To jest bardzo dobre ćwiczenie dla dzieci. Też trochę tu. Warstwa też tak delikatnie. Nie udało mi się delikatnie, ale delikatnie można moczyć, bo ser biały będzie pieczony. Ja zostawiam na sam koniec prawie całą jedną trzecią ciasto, jeśli mi się uda. Jeśli nie, można do zupy dodać. Dodajemy to, co nam zostało. Nawet jeśli nie mają odpowiednich kształty. I zamykamy. Sprawdzę, czy to będzie. Uwaga. Lepiej będzie dwie połowy. No i jest. Smarujemy delikatnie. Jak już mamy ciasto przygotowane, musimy pamiętać, że to nie jest świeżo wałkowane ciasto, dlatego musi chłonąć sosu w sobie. Zafoliujemy z folią stretch i odkładamy na jakiś czas. Zależy, ile mamy czasu oczywiście, bo nie każdy przepis można tak stricte stosować. Przynajmniej 20 minut, chociaż 30 minut. Można do godziny można odłożyć, żeby ciasto chłonął sosu. Mili Państwo, jak już mamy burek odpoczęty, tak się powiem, zanim lepiej już zaparzyć herbatę, żeby była gotowa, jak już mamy burek pieczony. Będziemy piec w 20 minut, więc to jest idealna okazja, idealny czas do zaparzenia herbaty. Na tym polega turecka herbata. Raczej to jest turecka wersja, turecki sposób przyrządzania herbaty i parzenia. Nie jest na szybko. Tak jak mówiłem, coś jest na szybko, tak nie do końca będzie zadowalające.
Tureckie czajniki są podwójne. Na dole jest większy czajnik do przygotowania wrzątku. Na górze jest mniejszy czajnik do przygotowania esencji herbaty za pomocą pary tego wrzątku, tej wody. Najlepiej wody pitnej, dlatego że w Gdańsku mamy woda datna do picia, może być z kranu też, ale musi być koniecznie wody do pitnej. Jeśli nie mamy, no to musimy kupić. Wrzątek przygotować do połowy, albo żeby zostawić trochę miejsca do bulgotania tutaj, do tych dziur filtrów, tak, do tego poziomu nalać wodę i przygotować wrzątek. Jak już mamy wrzątek, 3/4 wrzątku nalejemy do górnego czajnika, tak, bo u góry też musimy mieć wrzątek, żeby na parze już suche liście herbaty czarnej się parzyło. Tak. Do tego mamy herbata turecka z regionu Morza Czarnego, Rize. Turcy, jak jest mowa o miasto Rize, to od razu się kojarzy z herbatą. Tam są wielkie pole herbaty i Turcja jest największym konsumentem herbaty. W Turcji się pije najwięcej herbaty na świecie, za osobę. Tak? I dlatego herbata jest bardzo ważną częścią naszej kultury. Jesteśmy raczej herbaciarzami niż kawoszami, tak mogę powiedzieć. Mamy takie drobne liści, ale tutaj mamy ceylon też. Niektórzy Turcy mieszają ceylon, 40% liści ceylonu, 60% czarnej tureckiej herbaty, żeby uzyskać taki lekko taki lekki smak między łagodnym a gorzkim, bo dla niektórych tureckie herbaty jest łagodne, a ceylon jest gorzki, więc coś pośrodek się znajdzie. I na wrzątku odkładamy na ogniu albo na palniku i mniejszym ogniu 20 minut, patrzmy, najmniejszym ogniu i 20 minut i koniecznie, przynajmniej 15 minut, żeby uzyskać smak tej herbaty. Dlatego turecka herbata tak smakuje dobrze, nawet latem, bo pomaga na krążenie krwi. I po 15 minut można dolać herbaty, zależnie od tego, jak lubimy. Jeśli gorzką, to więcej niż połowę esencja, reszta woda. Jeśli lubimy łagodny, no to mniej niż połowy esencja, reszta woda. Można wchodzić. I mamy taką szklankę. Dlaczego taki kształt? Po pierwsze, mniejszy niż kubek, mniejszy niż szklanka do wody, żeby herbatę nie robiło się tak zimno, tak szybko. Tak? Bo my pijemy gorąco, gorąco się pije, jak jest zimno, to się odmawia. Dlaczego taki kształt? To kształt pochodzi od kształtu tulipanów. Jak wiecie, nie wiecie, tulipanów tureckich. Dlaczego jest słynny w Holandii? Bo sultan turecki podarował jedna cebula tulipanu. Oni bardzo dobrze wykorzystali. Jak już rozmawiamy o kuchni tureckiej, co jest jeszcze? Pochodzi z Turcji, to co jemy. Jogurt, kefir, baklawa, bulgur na przykład. Tak? I jak my, społeczeństwo tureckie, w którym mieście potrzebujemy składniki, no to tutaj wspomnę, tu kupujemy w delikatesa oliwka na zaspie. Jak już herbata mamy zaparzone symbolicznie, już możemy smarować börek przed pieczeniem. Dekoracyjnie, tak? To ma proces dekoracyjny. Potrzebujemy żółtki z dwóch jajek. Tak? Żółtki z dwóch jajek będziemy smarować pędzlem i na koniec będziemy obsypać czarnuszką. Zielone i tutaj. Bardzo ważny element mojej kuchni, to jest ciepaczka mojej córki. Ona mnie prosiła, żebym tego specjalnie, żebym tą używała, bo to jest idealne. Mamy żółtkę z dwóch jajek. Ciepaliśmy. Będziemy smarować równie, żeby uzyskało kolor po pieczeniu. Tak jak bułeczki tureckie, tak jak w polskiej kuchni pieróg pieczony się smaruje też żółtkiem.
żeby nie robiło na nas wrażenie, że nie pieczone. Tak, najważniejsze, żeby i oczy, i żołądek były zadowolone. Najpierw oczy, potem żołądek. Dobrze, no tego czy czarnuszka. Czarnuszka się dodaje do noperek, do płacze, czyli do półeczek. Tak, trochę odsypujemy. Taki koronacja pyrka i taka piękna dekoracja. I sezam jest do wyboru. Okej, trochę poszło góra sezamu. Mamy przygotowane. Teraz to włożymy do piekarnika rozgrzewanego w 180 stopni i pieczymy 20 minut. Ale najlepiej obserwować po 15 minutach kolor, jak jest już złoto-brązowy, bliżej brązowy, ale nie do końca cały powierzchni brązowy. Sprawdzić dno dolnej części łopatką i jakaś dolna część też już piekło, już można wyjąć, potem będziemy kroić i będziemy delektować z herbatą. Dobrze, teraz jak już mamy gotowy, niesiemy do piekarnika rozgrzewanego w 180 stopnia, a dlatego, że każdy piekarnik trochę się różni, lepiej obserwować po 15 minutach. Kolor u góry i dolna warstwa. Zapraszam. Po 15 minutach w domowych piekarnikach sprawdzamy kolor. Jak widzimy, jest brązowy nawet. Zanim wyciągamy, sprawdzamy. Jest pieczony, więc możemy wyjąć. Mamy byrek gotowy, mamy herbata gotowa, możemy pokroić i podać. Ja mam tu nóż, mam sentyment do tego noża, nóż do byrek albo do sałaty, bo podobnie jest, funkcjonuje jak nóż do pizzy. No, najlepiej wy. Kwadracika, najpierw na dwa. Wiem, że ten nóż. Dobrze. Słyszycie Państwo dźwięk, to jest najważniejsze, żeby nie tylko smak, żeby dźwięk uzyskać chrupiącego byrka, powiem. Dobrze, niech będzie. Trzeba się upewnić, czy na dolnej części byrka nie ma papieru. Pierwszy kawałek weźmiemy z kąta, żeby spróbować. A dla gości zostawiamy, które? Środkowe. Jeszcze kawałki. Z tych, które już nam udało kroić. Tak wygląda domowy. Tak wygląda domowy byrek. Przekroiliśmy, mamy watę. Trochę odczekamy kilka minut, żeby stygło i smacznego. Jeszcze na koniec też wspomnę, że tutaj w delikatesach Oliwka można znaleźć różne rodzaje byrek albo szymit, czyli turecki bagel, i można tutaj zrobić takie śniadanie.
Więc smacznego, a jak po turecku mówimy, afiyet olsun.